Hello, Coffee. Cześć, Mr. Mike Hate. Hello, Matty. Hello, Lisie Pierogi. Pyżie, witaj. Hej, zwiadowca. Hello. Muszę wyciągnąć tablet. Nie chce mi się.
Jeszcze to kangurek. Cześć. Hello, ciastko. Kangurek, man. Czy teraz już konsekwentnie budujesz prawdziwe, potężne community? Zaczynałeś te streamki i tylko ci rosło. Gratulacje. Wygląda, że jesteś in the big leagues now. Nie? Czujesz się, że jesteś in the big leagues? Boże, czy teraz reklama weszła i kangurek nie widzi, czy ma adblocka? Mam nadzieję, że ma adblocka. Wezmę... Tam to fake, bo promocja ze strony głównej. O, okej, okay, dlatego jest. Dlatego 400 wczoraj, czy ile tam? Ja. No. Tak. Ale nie czujesz, że rośniesz tak czy inaczej? W sensie, no rozumiem, że nie skoki do jakichś 400, ale... Mam uczucie, że jesteś duży. Widzę cię jako dużego teraz. Loooooć! O mój Boże, kangurek mi dał suba. Nie będą przeszkadzać reklamy. Okej. Blop, 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 blop. Bli, 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 blup, bli, blup. Miałem te kable. Gdzie jest moje wszystko? Nawet kanapy nie mam rozłożonej. Nie mogę nawet położyć na kanapie teraz tego. Man, oh man. Jest okej z rozwojem, podoba mi się. Jak u ciebie? Jak się czujesz? Jestem w sumie... Nie rozważam trochę... czy... Co robić ze streamowaniem u siebie? Bo jestem bardziej zainteresowany innymi rzeczami, które robię. Więc nigdy nie rozwijam gdzieś tam tego wystarczająco. Robię rzeczy dla... małej liczby. I nie wprowadzam za bardzo nowych rzeczy. Znaczy, czuję, że czynnie nie rozwijam tego. I przez to tak trochę... Jest to takie przymierające? Ale to nadal taki obowiązek? Canada Dry Ginger Ale to jest pite. Zapalę sobie światło. Bo... Widzę, że... Nie problem. Cześć Dem, fajnie, że jesteś. Puszczam stream jak zawsze, gdy mam sobie dzień w pracy. That's nice. That's really nice. Thank you. Może znowu się kamerka trochę zepsuła i za dużo ma, za duże ISO jedno. O, tak. Dokładnie to jest to, co się wydarzyło. Automatycznie mi się za każdym razem włączy. Wow, teraz jest jeszcze gorzej. Dlaczego? Da, zapalę główne światło. I guess jest zima. Pisadełko. Nie wiem, czy już to robisz, kangurek, ale mam nadzieję, że twój styl życia, jeżeli już tak nie wygląda, to że będzie tak wyglądał. Twoje streamy, twoje memy, będzie cała twoja robota. Dalej się trzęsie. What the fuck? Czy moja kamera umiera? Blup.
Cały czas jest jakby za mało klatek. Niezależnie od tego, jakie jest naświetlenie. Zazwyczaj to zależało właśnie od naświetlenia. Czy się rozmazuje, czy się nie rozmazuje. W sumie od jakiegoś czasu tak jest, już nawet same streamy. That's nice. Ale memy, jakby... Nie, żebyś memów nie robił, więc to też miłe. Możesz w sumie... O, okej. Okay. Nie wiem, okej, okay, będzie jak jest. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Okej, okay. Mam pisadełko, mam tablet. Jeszcze potrzebuję... Kabel, którym się zawsze podłączam. Możesz myśleć w sumie o memach, tak jak ja myślę o streamach, że... Kurczę, w tym pieniędzy nie ma, a dalej czuję, że muszę to robić. A z drugiej strony ja sam mam takie... Kurde, nie przestawaj robić memów, ja lubię twoje memy. Hello, Gnign. Cześć, Czarek. Czy mogę prosić o włączenie mojej ulubionej piosenki country? Nie wiem, czy nie chcę, żeby ten nie był... jakby, żeby ten streamek nie był copyrighted? Bo wrzucam mnie potem na YouTube'a i wtedy jakby twój ulubiony muzyk country dostanie wszystkie moje pieniądze. Całe 20 groszy. Zszyfuje pan, jakie 20 groszy? Pewnie, że puszczę. Nie będzie? O nie. Co to za skandaliczna muzyka wobec tego? O Jezus, jakiś chłopiec. Przemek. Jakiś Przemek. Z 2010. Co? 3000 wyświetleń? Okej, okay, boję się, Czarek. Boję się, Czarek. Słuchaj, ale masz za dużo do stracenia, żeby mi zrobić, żeby mi odłożyć jakąś świniecę, nie? Masz za dużo do stracenia. Nie zrobiłbyś mi tego. Okej. Okay. Przemek Kowalski, jedź go w boju, jedź. Mrągowo 1997. Wynocha z mojego kraju won. Iha! Wracaj do swego kraju, won! Bankowe country, buja, no. Piękne, piękny utwór. Matko Święta. Jedź kowboju, jedź! Wracaj do USA, won! W ogóle nie jest prawicowy. Gdyby tylko prawica mogła. Gdyby tylko prawica mogła, to by wszystkich kowbojów tutaj sprowadziła. Wszystkich najbardziej white pastry kowbojów by tutaj sprowadziła. Otwarte granice dla przyjaciół z USA. Dla rakiet z USA otwarte granice, kochani. Wyjazd z Mrągowa, won! Jeśli powiem ci, że nie żałuję,
Dziękuję, Czarek Szpalu. Nie spodziewałem się, nie spodziewałem się. Jest jeszcze drugi kawałek. Słuchaj, nie jestem dzisiaj na słuchawkach, więc muszę ciągle włączać i wyłączać swój mikrofon. Nie chcę więcej. Ale dziękuję. Amazing. Dodane do paska zakładek. Proszę bardzo. Będziemy puszczać, zwłaszcza jeżeli się okaże, że YouTube mi tego nie jebnie, to możemy to puszczać po prostu na streamie. To może lecieć kiedykolwiek. Wracam rongowo country. Kurde, Alubos musi to zobaczyć. Wątpię, bo to cover. O. No, w sumie i ewidentnie nagrany na koncercie, ale może być po prostu sam filmik oznaczony plus YouTube jest teraz dobry w wyłapywanie coverów. To jest najbardziej pojebana rzecz. Puścisz utwór i czasami wychwyci to źle. Czasami stwierdzi, że jakiś utwór, który masz wrzucony, jest coverem innego kawałka i wtedy musisz się wykłócać. Ale czasami zgadnie i wtedy mówi: słuchaj, fajny cover robisz. Bardzo, bardzo spodobane. Czy to jest ten kawałek, który robisz? Bo słuchaj, bo fajny cover, ale Celine Dion chciała te pieniądze. Wiesz, pamiętaj, dzięki komu masz ten cover. Pamiętaj, dzięki komu masz te wyświetlenia. Więc zróbmy tak, że jak robisz cover, to co? 50-50, tak? Czy wypierdalamy cię z tego kanału? Czy jazda stąd? Ja zrobiłem sobie na stream mix muzyczek takich tup-tup i zablokowało film przez 3 piosenki, a są totalnie zremiksowane. No, możesz remiksować mój film o kucach. Myślałem, że może wyłapię jedną czy dwa, więc nie spodziewałem się zarabiać na tym filmie. Random Smash ogląda My Little Pony przez 5 godzin. O, ten filmik. Ale okazało się, że mimo, że te kawałki mają obniżoną jakość, mają dorzucone echo i zmieniony tempo, nieznacznie zmieniony tembr głosu, to i tak każdy z nich, każdy jeden z tych utworów został wychwycony przez YouTube'a. Jest niezła, niezła akcja. Te algorytmy już są w stanie wszystko przejąć. Ej, co to za gra? Jaka gra? Co? Ach, to AI. Rozczulające AI. Jedyne, czego nam na razie nie zabiorą, to muzyki z gierek przynajmniej. Bo nie są w stanie wiedzieć na 100%, czy nie grasz akurat w gierkę. Ale jeszcze się skapną i wtedy już polecę. Wtedy już mój kanał pójdzie do więzienia. Mam ekspercki update na temat meteopatów, prosto od reumatologów. Okej, poprosimy. Poprosimy, czekam na info i podpinam się. O, jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę znaleźć. Mój zeszycik ze scenariuszami. Cześć, Alter Dogu. W sumie, Kangurek, kiedy mówiłem o tym, że chciałbym przestać robić te, być może, streamy, to bardziej jest to spowodowane tym, że jest ten wymóg, który ja i tak nie spełniam, ale czuję, że gdybym robił streamy wtedy, kiedy faktycznie, wyłącznie wtedy, kiedy bym chciał, to w końcu bym stracił tego partnera. W końcu by mnie dorwali.
Bo pewnie gdybym robił tylko ten, no to pewnie bym raz w tygodniu coś porysował i tyle. Więc by były 2 godziny na tydzień. To jest zdecydowanie za mało dla mojego pracodawcy. Meteopaci to prawda. Nagłe zmiany ciśnienia powodują też zmiany ciśnienia w różnych kompartmentach ciała i może to faktycznie wywoływać ból głowy i inny syf. A co najlepsze, dziadkowe łupie mnie w kościach, deszcz idzie, ma jeszcze więcej sensu. Okej, słuchaj. Słuchaj, nie możesz jakby... Bo ja ci ufam ogólnie, zwiadowca, nie? Ale mam taki bunt przeciwko temu, co mówisz w tej chwili. Bo kiedy mówisz mi, o, mam tutaj, rozmawiałem z reumatologami i mam takie, kurczę, jest reumatolog i to jest ten jeden reumatolog, który mówi, nie bierzcie szczepionek, nie? Czy ten, tych dwóch, tych trzech, co ze sobą często rozmawia i napędzają się, nakręcają się nawzajem. Partnera chyba się nie traci? Nie, jest wymóg. Jest wymóg, żeby odpowiednią ilość, żeby musisz przynajmniej tam 3 razy w tygodniu i w sumie przynajmniej, nie pamiętam, 6-8 godzin. To jest, żeby dostać partnera, no i musisz to utrzymywać. W sensie nikt tego tak bardzo nie pilnuje, ale czuję, że powyżej pewnego poziomu już bym dostał w cir. Nie wiedziałem, że da się stracić partnera. Muszę pogooglać, czy ktoś kiedyś stracił partnera, na przykład kiedy nie streamował przez... Kiedy ktoś zrobił sobie rok przerwy czy coś. Czy zabrali, czy nie. Bo w sumie też nie wiem. Może się niepotrzebnie boję. No, okej, zwiadowca kontynuuje, a ja szukam zeszyciku. Przy okazji przypomniałem sobie fakturka. Fakturka za pisaki. Odkryłem mój sposób na mój problem z gubieniem rzeczy. Słuchajcie. Nigdy nie wiem, gdzie są jakieś długopisy, gdzie są moje pisaki, co jest wypisane, a co nie jest wypisane. Proszę bardzo. Więc kupiłem od razu 6 pisaków, 6 długopisów i po prostu rozłożę je, nie wiem, po całym mieszkaniu. I wtedy nie będę miał problemu, że nie będę wiedział, gdzie wszystko jest. Oh yeah! Streamowańsko z rana to jest to, co się w środę dzieje, Wilcze, tutaj. Jeżeli jestem w środę w domu. Ja straciłem partnera, teraz może oddać pół mieszkania, samochód i inne majątności. Zaimponowała mi twoja kolekcja pisaków. Nie ma sprawy, słuchaj. Jeżeli jakby wynagrodzić, to pół mieszkania mogę jeden oddać. Jeżeli macie problemy z zapominaniem rzeczy, to czasami trzeba po prostu z całej pizdy i wtedy się uda i wtedy może się udać. Jeszcze zobaczymy. Boję się, że i tak za 2 tygodnie nie będę mógł znaleźć nawet jednego. Zrób sobie stację z pisakami w miejscach, w których najczęściej ich szukasz. Stację z pisakami. O! Nienawidzę stacji z pisakami. A chociaż mi się kojarzą z takimi plastikowymi, przezroczystymi, obleśnymi. Może są ładne w sumie. Maybe. Póki co mam kolekcję pisaków. Włożyłem w to dużo. Jeżyki na kredkę. O Boże. Ja mam gdzieś jednego jeżyka, bo dostałem taki szajs, kiedy wychodziła mała mama. Nowe Horyzonty mi przysłały prezencik.
I to po prostu przysłali mi worek szmelcu. Właśnie takiego, że niby nostalgiczne, a ja byłem takie, o, super. Torba niepotrzebnego plastiku, dzięki, kurwa, Nowe Horyzonty. To jest to, co chciałem. Dobra, pora na Photoshop. Zapomniałem swojej rodzinie 2 lata, jak udałem się w pierwszą wycieczkę po Chinach i przez ten śmieszny pretekst sposób straciłem partnera, jak ta tematyka tutaj się pięknie składa. Okej, ja nie wiem, wymyślasz bardzo dużo różnych rzeczy. W sensie, ja nie wiem już, co jest prawdą, a co nie. M33. Okej. Komputer się zaczyna rozkręcać, stwierdza, kurde, jakie wielkie pliki. O, czekaj, 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 nie, zwiadowca, już cofam, już cofam, już cofam, już czytam twoją rzecz o ciśnieniu. Te różnice ciśnienia działają na jamy szpikowe w kościach, a jak oni mają tam zapalenia stawów i osteoporozy i mnóstwo cytokin i zacieków zapalnych, to takie naciski od wewnątrz będą im pobudzać i tak już wrażliwą okostną. Okej, to znaczy... Bo mojego buntu wewnętrznego nie usuniesz, ale to nie jest tak, że to nie brzmi sensownie. To brzmi jak sensowny proces. Tak samo jak sensownie brzmi, kiedy czytasz o no, w sensie. W sensie, bo to może być tak samo jak z większością leków, nie? Że jest pewna propozycja, w jaki sposób one działają, ale tak naprawdę nie do końca wiemy, w jaki sposób one działają. Więc to też jest propozycja, która brzmi wiarygodnie, ale czy ona nie jest post hoc tłumaczeniem czegoś, co ludzie mają wmówione? To jest jakaś taka moja jedyna wątpliwość. Ale no przyznaję, że teoria jest przekonująca. Rozumiem, że pijesz do leków psychiatrycznych? W większości tak, ale zdaje się, że tak naprawdę, nawet jeżeli chodzi o innego rodzaju leki, nie do końca znamy, jaki jest proces, nie? W sensie wiem, że dopiero niedawno odkryliśmy, o co biega z. Boże. Narkozą. Na przykład. Że nie wiemy, nie rozumiemy do końca tego procesu, kiedy ktoś jest faktycznie traci te elementy świadomości w tym i tak stwierdzamy, kurde, prawdopodobnie jest w tej chwili nieprzytomny, ale nie możemy wiedzieć na pewno. Słuchałem podcastu o tym niedawno. Ale to był stary podcast. To było stare Radiolab. Jak jeszcze Radiolab było naprawdę fajne. Nie do końca rozumiem. No, jakby, bo wszystko, co wiedzieliśmy, to, że jest pewien, na czym innym jest mechanizm działania leku, a czym innym osobnicza reakcja na niego. Nie, ale no właśnie nie wiemy do końca, co się wydarza, w sensie, jaki jest mechanizm. W sensie, chyba, że opisujesz go właśnie w takim najprostszym, jeżeli podajesz odpowiednią ilość tam tego eteru, czy co tam się teraz podaje, to w pewnym momencie świadomość się wyłącza. Znaczy, że nie ma takiego procesu usypiania, jak przy, nie wiem, jakimś zasypianiu czy coś, tylko to jest taki jakby pstryk i nagle coś zostaje wyłączone przy odpowiedniej porcji tego leku. Ale nie wiemy, co jest wyłączone, jak bardzo jest wyłączone. Znaczy, nie wiedzieliśmy. Eter to nie, no wiem, że eter nie, ale po prostu było, bo zaczynało się od eteru, a te inne substancje miały bardziej skomplikowane nazwy, te późniejsze. Ale ogólnie one wszystkie mają podobny proces wyłączania konkretnych części mózgu.
I było też na przykład, że niedawno odkryliśmy, że tak naprawdę dużo więcej tego mózgu pozostaje faktycznie sprawne. Innymi słowy, mózg dalej reaguje, kiedy jesteśmy nieprzytomni pod narkozą, to nadal reaguje na przykład, kiedy słyszysz muzykę, to te same, to mózg dalej przyjmuje tę muzykę, że ją słyszy. No ale w sumie to nie idąc daleko, nie wiemy dlaczego snu potrzebujemy. Mamy tylko teorię. Dobra, znalazłem swój zeszycik. No tak, ale musimy wiedzieć co wyłącza, a czego nie wyłącza. Niestety oczywiście nie pamiętam wystarczająco dobrze szczegółów, żeby przytoczyć konkretnie. Żeby dać ci satysfakcję z tego. Więc nie próbuję ci wytłumaczyć, tylko wszystko, co chcę przedstawić, to że mamy dużo niewiadomych dalej. Ale mówisz, że tutaj nie ma, że tutaj jest wszystko w zasadzie odkryte. Jeżeli chodzi o kości i ciśnienie atmosferyczne, to już jest poogarniane i to jest w 100% to, co się dzieje z tymi starymi ludźmi, jak pan reumatolog powiedział. Hello, Millie Cry. Okej, okay, jakie ostatnio komiksy robiłem, bo pora się zabrać. Jesteśmy 30 minut z streama już. Okej. Okay. Kurczę, ten się podobał znajomym, jak pokazywałem scenariusz, ale mi się nie podoba ten komiks. No może, dobra, to jest głupie, ale niech tam. A niech tam. Niech tam, czasem można tak. Dobra, jedziemy ten komiks. Komiks pod tytułem Bilet w jedną stronę. Na temat Bilet w jedną stronę. Szablon, dodam grupę. Hello, Pookie! Chociaż no, reumatologia to jest taki fajny dział, że w szczekliku musieli robić fikołki, żeby przy każdej chorobie napisać w inny sposób etiologię i pedo... Nie, ja nie mam pojęcia, co teraz pisz. Ja nie rozumiem nic. Jeszcze mniej rozumiem niż jak grałem wczoraj w Project Zomboid. Więc łatwiej będzie nazwać ten komiks Staraciuchcia w sumie. Mimo że Bilet w jedną stronę jest bardziej poetyckie, to umówmy się, komu się będzie chciało to pisać. Jakbym nie mówił to o studiach od 2 lat? Mówiłeś coś o szczekliku? Co to jest kurwa szczeklik? Biblia dla internistów. Co, Szczecina? Szczecińska Biblia. Wstępnie to był serwis po prostu, tak się miał nazywać, właśnie miało się nazywać Szczecin.pl. Ale Szczecin.pl jakiś troll zajął i zrobił tam stronę porno. Więc Szczecin postanowił, kurczę, to zróbmy taki, że to jest taki czadowy bardziej serwis, że to jest trochę Szczecin, ale w internecie, więc taki szczeklik, kliknij, żeby znaleźć Szczecin. Można sobie otworzyć na jednej z 3000 stron i przeczytać kazania o kryteriach rozpoznania Roma i zdolnego zapełnienia stałów czy czegoś. O, oh, Jesus, straszne. Jak było Zomboid? No tak naprawdę nigdy nie zacząłem się dobrze bawić, bo jest strasznie skomplikowane. Ta gra wygląda na to, że ona ma być ciężką pracą. To chodzi o to, że to ma być
że to ma być ciężkie i frustrujące i że dajesz radę mimo to. Więc cały czas chodziłem po mieszkaniach, znajdowałem jakieś rzeczy, stwierdzam, o, tu jest śrubokręt, tu też jest śrubokręt, a gdzie jest jakiś młotek? Ktoś powiedział, że jak pójdę do lasu, to mogę znaleźć gałązkę i kamień i zrobić sobie z tego prowizoryczny młotek. Więc tak naprawdę nigdy nic nie zrobiłem, bo zawsze mi czegoś brakowało. Książki się czyta całymi dniami. Zupełne przeciwieństwo tego, co... No... Tum tu tum, turum tum tum, tum tu tum tum, tum tum, turum tum tum, turum tum 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 tum. Suma summarum zapłaciłam za figurkę 170 zł. Te, co sobie zamówiłaś z Japonii i bałaś się, że będą dodatkowe koszty wysyłki. Więc okazało się, że nie są wysokie koszty wysyłki z Japonii? Nie chcę mi się wierzyć. Wow. To jeszcze musisz ją dostać. Tania wysyłka, to ciekawe. Jak bardzo dostaniesz. Jeszcze państwo celnicy muszą być łaskawi chyba. Nie wiem, czy to nie jest taka usługa, że niby wysyłać to prywatna osoba? I popraw mnie, jeżeli ten... Wiem, że istnieje coś takiego, że wysyłasz... Że zamiast, żeby ci sklep wysyłał, to zamawiasz do kogoś do domu i ludzie się właśnie zajmują takim mrówczą robotą, że zamawiają sobie do Japonii, a potem wysyłają do ciebie. I wtedy celnik się nie przypieprza zazwyczaj? Nie jestem pewien, czy to jest ten skuteczne. Może to tylko było do tego, że jeżeli sklep nie dostarcza do innego kraju, są pośrednicy. Może to nie chroni przed cłem. Nie jestem pewien. Pewnie póki wie lepiej, skoro zamawia rzeczy z Japonii. O, okej, okay, to nie kojarzysz tego. Rozwodowy mód. Czy rozwód jest prawdą? Każdy by chciał, żeby jego życie wyglądało tak, jak brzmi ta muzyka teraz. Ta muzyka to jest goals. Nie mam zbyt dobrych doświadczeń z zamówieniem z Japonii, tylko musiałem płacić dwukrotność ceny za przesyłkę i fees. Też się tak spodziewam. Ale przychodziło bez opłat. No trzymam kciuki. Muszę coś zapisać, bo mam ostatnio... Odkryłem ważną rzecz na terapii o sobie i... O czym nie pomyślę, to myślę sobie, o mój Boże, to jest ten schemat w akcji.
Czy to jest Tomek pociąg? Nie, nie, to inny pociąg. Muzyczka kojarzy mi się z sielankowym życiem w gospodarstwie, bez prądu, internetu, koszmar. Nie no, internet musi być. Wyobraźcie sobie, ta muzyka to jest... Nie ta, tylko to, co leciało. Jeszcze raz ją chcę. Zelda, wróć. O Boże, nie ma teraz... Nie, jest, okej. Która to była godzina? Kakariko Village. There we go. To jest muzyka, że jesteście sobie na wsi, nie macie obowiązków, kurki sobie chodzą, jesteście najedzeni, ale nie przejedzeni, słonko świeci i siedzicie sobie na murku, pomyślicie, byłoby niewygodnie, ale jest wam jakoś tak bardzo wygodnie, bo słonko na was świeci, ale nie za mocno i internet działa super. Wspaniały, szerokopasmowy internet w całej wiosce i wasze monitory, wasze ekrany w ogóle nie są krzywdzone światłem. Nie odbija się w ogóle żadne światło. Widzicie wszystko na ekranie. Pięknie, jakbyście byli zamknięci w swoim pokoju z zasłoniętymi zasłonami. I wszystkie owady wymarły w pizdu! Nic wam kurwa nie lata! Żadnych kleszczy, żadnych komarów, żadnych us. Tylko wy, natura i internet. Tylko ta natura, z którą warto obcować. Z fucking wchodzicie w to jak w masełko. Kakariko Village, bitches. Też wróciłam teraz na terapię. Jestem na etapie, że jest trudno. Czekam, aż zacznie być lepiej. No, też mam... Po wczorajszej terapce ciężko było zasnąć. Pomyślałem sobie, oh no! Oh no, naprawdę jest tak, że coś przegapiłem. To co jedzą kury? Zboża tylko? One jedzą wszystko, co im dasz. One zjadają ci z rąk, a potem nie są chore. Możesz im dać troszkę Big Milka. Możesz im dać, kamyczki. Jeżeli nie masz nic do jedzenia, to możesz dać kurkom kamyczki, żeby przyszły i żeby ci podziobały po rączce, bo lubisz to. I potem w ogóle nie są chore. Taki to jest świat. Taka to jest muzyczka. Nic ci nie wydłubię, to jest świat fantazji. Czemu w świat fantazji wrzucacie jakieś przykre wydarzenia? Pamiętam, jak byłam na wakacjach u babci, było mi niedobrze, zwymiotowałem na trawę i potem kolejny trzy razy wyjtaciowałem. Póki dostajesz moderatora. Jak zobaczyłam drugi raz, zwymiotowałam z obrzydzeniem. Póki jesteś moderatorem teraz. Gratuluję was. W zasadzie kurki jedzą kamyczki, ale chyba im
Nie wiem, czy im wolno. O Boże, ten dźwięk jeszcze istnieje. Niesamowite to jest. Zawsze jak patrzyło się w kurę i czyściło żołądki, to były w nich kamulce. Wow, masz takie doświadczenia ze sobą? Nie, nie. Jedno co ja widziałem, patroszone to ryby. I tata mi pokazywał, a zobacz jakie śmieszne, nalewam tutaj wody i się ogon trzęsie, mimo że to jest tylko pół ryby, to jest tylko dolne pół ryby. Zobacz, jakby żyło pół ryby. Kubuś, zobacz. Ale śmieszne, tato. Fajnie, tak odrobina humorku przed świętami. Mi ojciec dawał z ryby te takie woreczki z powietrzem, żebym sobie przebił jak balon. O Boże. Woreczki z... Czy to nie są jelita? A może i nie. Dlatego jesteś tam na terapii. Moi ojciec też tak robią. Nie, to pęcherze pławne. O! Proszę. Ile jeszcze nieodgadnionych rzeczy w naturze. To się dla mnie nie odgadza. Cały świat już wie, tylko ja jeszcze nie. Działają jak w łodziach podwodnych. O, ale ściągała. Pozwać ryby. Pociąg zwać palcem. Okej. Okay. To jest, jakby jesteśmy więźniami tego dźwięku. To jest dźwięk, że ktoś wpłaca na Patronite, czy śledzi na Patronite. Ale ja go już nie mam w pasku. On jest intruzem. No, nie będę kombinował z perspektywą, bo to nie ja. O, faktycznie wzdało komin. Kruci! Ja nie chcę wiedzieć takich rzeczy. Ja nie chcę widzieć swoich błędów. To jest nawet pierwsze dwa kadry już mogłyby być komiksem gotowym.
Odpowiadam sobie pytanie Magdy Gessler. Wilcza, co ty robisz? Boże, dobrze, że wróciłaś na terapię. Trzymaj się tam. Gdzie można kupić? Mam nadzieję, że... Trzymajcie się tam z tymi patelniami. Ja bym nawet jeżeli ja lubię jakiegoś celebrytę, jak jakiegoś Makłowicza, to jak widzę, że reklamowany jest produkt jego rycem, to myślę sobie, ogólnie tak na mnie reklamy działają trochę. Że jeżeli widzę, że produkt się bardzo reklamuje, to mój instynkt jest taki, o, musi być bardzo chujowy produkt, że muszą tak desperacko go reklamować. Jeżeli muszą go reklamować, to znaczy, że jest do niczego. No to tak samo jak masz z dziełami kultury, zamkniesz 30% w Biedronce, okej. Okay. Znaczy 6 zł, okej. Okay. No to akceptowalne. Dobra cena za patelnię. Bardzo niska cena za patelnię. Co ja mogłem pomyśleć? Okej, okay, dobra, czyli to nie jest patelnia Magdy Gessler, więc to nie jest produkt premium. Myślałem, że to jest produkt premium. A to jest produkt taki jak Magda Gessler. Czyli jakby Ramsay, tylko z dyskontu. Więc super. Tak, Ramsay, dobrze mówię? Czyli co, nowa książka Dawida Myśliwca też chujowa? Nie czytałem. Czytać była popularna i jest reklamowana, więc zaraz stwierdzili, że górka. Nie! Nie, ja jestem pewien. Jedyne czego bym się bał. Okej, okay, recenzja książki Dawida Myśliwca, której nie czytałem. Uwaga. Super doinformowane, mega ciekawych faktów. Tylko po co ten humorek? To jest jedna trudność, którą mam z materiałami Dawida. Kiedy robi żarty. Niszczycielu dobrej zabawy. No. Ja, moje głębokie przekonanie, że rzeczy nie muszą być, że nie wszystko musi być śmieszne. I że ja się przeważnie lepiej bawię, kiedy nie jest śmieszne, chyba że ktoś komuś naprawdę naturalnie to przychodzi. W ustach wielu osób może to brzmieć właśnie, że jeżeli ktoś nie jest, nie wiem, o, nie jesteś tam zabawny, czy coś takiego, jako jakiś przytyk. Ale jako, że ja jestem śmieszny gość, słuchajcie, to widzę w tym małą wartość. I kiedy ktoś to eksponuje, to mam... Mogę prosić o linka do playlisty? Dobre. No, montażyku, tak naprawdę 90% materiałów na YouTube skorzystałaby na stracie. O Boże, ja nie wiedziałem, że to wszystko jest takie głośne w tej chwili. Czemu nie mówicie, że muzyka mnie zagłusza? Łotry.
Proszę. Dobrze było? Nie zagłusza? Ale teraz jest lepiej? Nie zwraca ich twarzą. Okej, okay, boomerzy. Naprawdę, bo jeszcze kiedy każdy robi żarty i format jest podobny na YouTubie różnych rzeczy właśnie informacyjnych, tego jego infotainment, to oczywiście, że one staną się strasznie powtarzalne. Nic gorszego niż powtarzalny humorek. Niż kiedy widzisz humor i już wiesz, o, to jest ten format żartu, co się robi tutaj. Da się kupić jakiś dom na nowy merch, tylko komiksy. W tej chwili komiksiki tylko. Nie ogarnąłem nic więcej. Nie ogarnąłem sklepu. A co się będę starał, i tak mi inflacja wszystko zeżre. Hello, Kamek. Ja się cieszyłam, że miałem 20 zł rabatów w Biedronce. Idę robić sobie śniadanie, nie rozmawiajcie o niczym ciekawym. O! Jak się zamawia jedzenie na już, to dostaje się, to ceny są jak w Żabce, tylko bez zniżek. A czasami jakby trochę niższe. Wydaje mi się, że przez to, że Monstery nie mają zniżek, to one są trochę tańsze, ale nie tak tanie, kiedy zamawia się dwupak Monstera. W każdym razie zamawiacie sobie rzeczy z tego Jusza i potem na koniec jeszcze dostajecie rabat. Właśnie 10 zł czy 20 zł. I wysyłkę za darmo. Znaczy dostawę za darmo. Więc i po prostu... Po prostu jest super moment, kiedy to są właśnie... To są momenty, które trzeba chwytać. Kiedy jakaś korporacja decyduje się agresywnie wejść na rynek, to po prostu wbić na aplikację, pokorzystać z tego, póki jest tanio, a potem porzucić aplikację, kiedy już zrobią normalne ceny. Polecam ten styl życia. Gdzie te monsterki tanio? No w aplikacji już, czyli w Żabce. Ale to nie jest jakoś bardzo... Znaczy to nie jest tanio, no. Taniej wyjdzie nadal, jak pójdziesz sobie normalnie do Żabki. Ale tak ogólnie, jeżeli chodzi o robienie zakupów, to jest... Nice. Mieszkam w dziurze, że to nic nie dowozi. No zrozumiałe, ten już dowozi też w garstce miejsc. I nazywa się okropnie. Powinno się czytać dżusz. Jeżeli masz SH, ale masz J, a nie Y? Co wy robicie? Krzywdę mi robicie. U mnie tak samo, muszę jechać do Żabku z 15 minut. Matko święta. To już lepiej zrobić hot doga w domu.
zaczynam myśleć, że przez to, że tak duże jest wykluczenie w małych miejscowościach, zaczynam myśleć właśnie, bo myślałem o tym, że jeżeli zacznie mi brakować pieniędzy, czy będzie mi ciężko, to przeprowadzę się do małej miejscowości. I wtedy będę miał taniej. Ale jak myślę o tych wszystkich brakujących usługach i tym, jak przez to trzeba płacić w innych miejscach, właśnie w sklepie osiedlowym. Może tak naprawdę koniec końców z powodu dużego wyboru w dużym mieście, tak naprawdę koniec końców można żyć taniej w dużym mieście? Something to think about. Ja mam żabkę normalnie 100 metrów od bloku. Wtedy musisz mieć samochód, żeby cokolwiek zrobić. A no! Jak mieszkasz w mojej miejscowości, to musisz mieć samochód. True. Albo chodzić daleko na piechotę wszędzie. Będzie do nas z pracownikami, widziałem, jak przechowują porówki i bułki. Małe miejscowości mają klimat twojej muzyczki w tle. Nie mówię, że żabka jest tania. Mówię bardziej właśnie, że przez takie... Kiedy możesz każdą rzecz dostać do domu i jeszcze właśnie są... Nie wiem... No, porzucam to. Porzucam ten koncept. Zdecydowanie najbardziej by mi właśnie w mojej miejscowości brakowało przede wszystkim. Obawiałbym się o stabilność internetu. A... Druga obawa to mało jedzenia, kiedy mały wybór jest absolutnie przerażające dla mnie. Że jeżeli jestem gdzieś i jedyne co mogę sobie zamówić, to przez telefon zamówić sobie z miejsca tam pizza burger 24 u Wieśka. Z jakiego miasta jesteś? Ja jestem ze wsi, ja jestem z Mrągowa. Ale mieszkam w Krakowie. Ile mieszkańców według ciebie to małe miasto? No nie wiem, no Mrągowo ma 20 tysięcy czy coś koło tego. Dla mnie mała miejscowość. Tak, dokładnie póki. Blipla, blub, blub. Skup 7. Trzeba stresować. Tak się kończy. O właśnie, byłem na Amerykanie. Ej, spoko było. Dobry film. Ten Altman to jest coś innego. Ale najfajniejsza rzecz, jaka się wydarzyła podczas Amerykana, potężny przypływ inspiracji. Chyba mam w końcu pomysł na nowy album komiksowy. Bo szukałem właśnie trochę inspiracji na tym festiwalu. Myślałem sobie, pooglądam sobie różne rzeczy i pomyślę sobie, co mnie inspiruje. I na pewno inspiruje mnie trochę
altmanowska, nie wiem, niechęć do fabuły? W sensie do opowiadania konkretnej historii, konkretnego scenariusza. A zamiast tego opowiadania o jakimś wycinku, plus opowiadanie o wielu różnych osobach w ramach tego wycinku. W ostatniej rezydencji największym problemem był zawsze internet, pozostałe problemy do zdzierżenia. No. W moim mieście jest 60 plus, ale dalej mam wrażenie, że to małe miasto. Porównanie jechać do Gdańska, czuję się jakbym na wsi mieszkał. No, rozumiem to. A 60 plus to już masz... No to już masz jakieś... sushi... jakieś... miejsce z dobrym burgerem. Jakieś miejsca już tam są do zamawiania. Pizza plus kebab to jest 20, to jest miejscowość 20 tysięcy. Tak naprawdę to już jest każda miejscowość. Wydaje się, że jakąś pizzę i jakiś kebab można zamówić w każdym punkcie w Polsce. Nawet jak się jest na totalnym zadupiu, to dowożą z najbliższej małej miejscowości. Miałeś o festiwalu opowiedzieć. No kurczę, tak naprawdę nie mam dużo do festiwalu do powiedzenia. Widziałem fajne filmy i że nie zainspirowałem się do zrobienia jakiegoś albumu. Przesłyszałem o filmie Lombard? Nawet widziałem film Lombard. Bardzo fajne obiekty obserwacji. I obcowanie z tą Polską. Która trudno zaakceptować, że istnieje, ale nie ma wyjścia. A warto czasem spojrzeć, bo... przynajmniej będzie mniejsze zdziwienie. Jak przyjdą nowe wyniki wyborów. To brzmi strasznie nieczule z mojej strony. Nie o to mi chodzi. Mieszkałem 7 lat w Wawie, prowadziłem się na zadupie z premedytacją, ale na Śląsk, więc 20 minut jestem w centrum Katowic. Pizza i kebab dowożą nawet tu. Mój kolega montował. O, no proszę. Ale czy twój kolega był... Bo mam jedna rzecz, która mi się nie podobała w filmie Lombard. Znaczy jedna z dwóch. Ogólnie podobał mi się, polecam. Polecam zobaczyć. Super dokument, gdzie po prostu jakby typu mucha na ścianie, że dokumentalista tylko jakby obserwuje to wszystko tak z boku, nie wpływając na wydarzenia i nie przeprowadzając wywiadów z postaciami, nie zadając im pytań. Kocham Lombard, życie pod zastaw. Nie wiedziałem, że zrobili pełnometrażówkę.
Wy i ta wasza telewizja, ja nawet nie wiem, o co biega. Wy i te wasze telewizyjne streamy. No, a to, co mi się nie podobało, to nie podobało mi się wybór muzyki, dlatego że jest taki główny temat, który ma takie trochę whimsy, takie będą śmieszne, będzie trochę śmiesznie, będzie trochę dziwnie, zobacz, jaki ten, trochę żenujące, trochę takie z humorkiem, trochę takie cwaniackie, taka muzyczka. Bardzo mi się nie podobała, nienawidzę jej, mam chęć mordować za tę muzykę, za ten wybór muzyki, który określa nam, jak mamy na to patrzeć. To mi się nie podoba. Więc nie podoba mi się też trochę kampania reklamowa, która właśnie to tak przedstawia. Drugi minus, który widziałem, to to, że wydaje mi się, że obiekty, w sensie ci ludzie byli dokumentowani trochę za krótko. Wydaje się, jakby to były po prostu dwa wypady, które trwały może kilka dni. Każdy? I nic się nie wydarzyło przez ten czas. W sensie, to był tylko taki portret. I w sumie tyle. To była taka stop klatka. Nie żeby to było coś w tym złego. Zazwyczaj spodziewam się jednak, że będzie więcej celowości. Materiału było 300 godzin. Nie wiem. W sensie trudno mi powiedzieć, co znaczy 300 godzin, nie? Ewidentnie różne rzeczy były kręcone z kilku różnych ujęć. Że była więcej niż jedna kamera naraz tam. Ale też kilka wypadów było z tego, co pamiętam. Takich na jeden dzionek, nie? Nie, to nie jest jakieś złe. Nie chcę. Dobrą robotę zrobiliście. Nie wiem czemu mam potrzebę, żeby się dzielić. Nie wiem, co mi się nie podoba. Bo fajnie. I super, że mogłeś być częścią tego projektu. Stworzyliście dobrą rzecz. Hello, Agatk. Ja tylko z montażystą gadam. Boże, gościu. Ale ci. Czemu mi internet podupada, kiedy ja jestem na kablu? Nie powinno tak być.
Resel wydaje się interesujący, ma to jakiś swój charakter. No. Ale nie ma tam tak tego dużo. Głównie w sensie. No bardziej jakieś portrety tych postaci. Zawsze jest ta trudność w dokumencie, zawsze jest to trochę z tyłu głowy, ta wątpliwość. W sensie są rzeczy, które dużo łatwiej jest zaakceptować przed kamerą, kiedy dzieją się przed kamerą rzeczy, negatywne cechy jakiejś postaci, niż pozytywne, przez to, że bierze się w głowie automatycznie poprawkę, przynajmniej ja biorę poprawkę, że okej, są przed kamerami, innymi słowy, starają się wypaść dobrze. Albo przynajmniej starają się być lepiej zrozumiani. Więc mam takie, kiedy kamera pokazuje nam kobietę, tę żonę, taką wspierającą jakby tę społeczność, że o, pan taki biedny, ja panu tutaj znajdę panu pracę, ja panu zupę przyniosę, to myślę sobie, trochę cynicznie myślę sobie, że to jest dla kamer. Ale nie mogę tego wiedzieć. I może rozsądniej by było po prostu stwierdzić. Co stwierdzić? Po prostu, o! Jak miło, że no, wspierają się w tej społeczności tak jak mogą, mimo że sami mają ciężko. Wątpię, że pokazują tam jakieś negatywne wybuchy emocji. Są kłótnie. Są kłótnie, które wchodzą w taki autopilot, który się właśnie wydaje, że o, chyba zapomnieli, że jest kamera. I wtedy stwierdzam, o okej, okay, może jakby właśnie dokumentalista wie tutaj co robi. Bo wie kiedy postacie są autentyczne, a kiedy nie są. Ja mam bardzo mocno przekonanie, że kiedy robisz dokument, czego się nie robi, dlatego że to jest no, wyczerpujące. W sensie to wymaga bardzo dużo włożenia w to, a nikt nie ma budżetów, nikt nie ma kasy na to. Ale moim zdaniem, żeby zrobić dobry dokument, trzeba tak długo ładować kamerę w ludzi, żeby już zapomnieli o niej zupełnie. W sensie po pewnym czasie, w taki sposób, w jaki kiedy mieszkamy ze sobą, w sensie różnica, kiedy umawiamy się z kimś, a kiedy już mieszkamy razem, to kiedy umawiamy się z kimś, możemy pokazywać jakąś lepszą trochę wersję siebie, ale nie możemy tego ukryć, kiedy już mieszkamy razem. Nie da się udawać tego przez cały czas. Więc z każdego wychodzi trochę prawdziwa natura. I wydaje mi się, że z kamerą dokumentalną jest właśnie tak samo. Że potrzebujesz naprawdę mieszkać, nie wiem, mieszkać z tymi osobami przez 3 miesiące, i być tam z kamerą, żeby byli przyzwyczajeni do kamer. Nie można przyjechać właśnie po prostu i dzisiaj będziemy was kręcić, potem za miesiąc będziemy was jeden dzień kręcić, bo to jest wtedy wydarzenie. To jest wydarzenie. Dla tych ludzi, którzy są kręceni. Nie mówię, że nie można wychwycić jakiejś autentycznej rzeczy, tylko ja jestem, mam sporo więcej wątpliwości.
Wydaje mi się, że był taki dokument. Serce. Nie, Boże, jak to się nazywało? Coś tam miłość, taki krótkometrażowy pamiętam. O Jezus, czemu nie pamiętam ani dokumentalisty, ani nic nie pamiętam. Fuck. Znajdę. Bo możliwe, że ten dokument, jako że to jest krótkometrażówka, możliwe, że każdy może go obejrzeć sobie z Afryką. Och, tylko muszę wymyślić. Muszę znaleźć chociaż jakąś jedną nazwę własną, która mnie nakieruje na to, czego szukam. A w tej chwili nie przychodzi mi żadna nazwa, która by mnie naprowadziła. Pamiętam zawód tej dziewczyny. Pamiętam rzeczy, które się działy. Cześć, Sojuzaur. Jak się nazywał którykolwiek z filmów tego kolesia? Jak się nazywał ten koleś? God damn it. Okej, okay, pretty sure, że oceniłem go na Filmwebie kiedyś na 9, więc przeszukam swoje 191 filmów, które mam ocenione na 9. Przejdziemy na Rzekę Barbarzyńcy, to będzie dużo wcześniej. Co ty tam robisz, Bianka? Szukasz draki? O, Love Love? Love Love. Zaryczny. Zaryczny Love Love. No, a potem zrobił dokument Fale, który był, nie, był już taki fajny, pełnometrażowy, z bohaterką. I fabułę Proste Rzeczy, który był taki sobie. Da się gdzieś to obejrzeć. Polish Docs? Nie, to jest tylko spis. O nie, TVP? Nie, tylko informacja o tym, że też nie ma. No nie widzę, żeby gdzieś był. Może Upflix będzie wiedział lepiej. Może być jednym z takich jakichś serwisów, co ja już ich nie pamiętam. No nie ma. Nie ma nigdzie tego filmu. O, cieszę się, że mogłem pomóc. W każdym razie, Love Love, bardzo mi się podobał. Zaliczny był tak bardzo tam zgrany z tą rodziną, że oni już mieli totalnie wyjebane, czy on jest, czy nie. Jest to dziewczynie, która poznała chłopaka w internecie i z nim pisała.
I ona właśnie była w takim zwykłym domu. Typu prawdziwa Polska. No, a tak to American fajnie. Tun 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 tun. Zróbmy taki całkiem poziomy. Babylon Chazella ma skrajne opinie i trochę mnie to martwi. To ok. Skrajne to dobre. Skrajne sprawiają, że ekscytacja na oglądanie. Czy ja widziałem Don't Look Up w ogóle? No, ale naprawdę się jaram, żeby usiąść któregoś razu. I się zabrać za wymyślanie nowego albumu komiksowego, bo już mam koncept, wiem o czym chcę mówić. Widzę tam mnóstwo historyjek. La La Land miał albo oceny wybitne, albo wystawiane przez idiotów. There you go. Tak to się robi. Czy zaakceptujesz moje zaproszenie na Filmwebie? Ja mam... milion... w sensie ten system nie działa. Ograniczona liczba, którą mogę mieć jako znajomy, to się wszystko non-stop pierdzieli. Więc po prostu zupełnie olałem ten system. Nie mogę nawet usunąć, zaznaczyć jakiegoś usuń wszystko. Czekajcie. Bo nawet nie mogę wyszukiwać tych wszystkich, jeżeli wysłaliście kiedyś zaproszenie na Filmwebie. To nie można, mam zaproszenie do grona znajomych, ktoś mnie zaprasza do grona znajomych i wtedy otwiera się, czekam na filmweb.pl i otwiera się karta, która na jednej stronie ma kilka tysięcy zaproszeń. I nie mogę nawet załadować strony z zaproszeń. O, widzicie co się dzieje? Zaczyna mi klatkować tutaj. Dlatego, że Filmweb próbuje pożreć oczekujący 6418 i on ich wszystkich chce wyświetlić mi na jednej stronie. I nie ma możliwości wyszukiwania. To jak ja mam kogokolwiek zaakceptować? I nie mogę zaznaczyć jakiegoś odrzuć wszystko czy coś takiego. Każdą osobę pojedynczą muszę klikać i potem ładuję.
Drugi największy portal filmowy na świecie. No. Nie wiem, ładuje mi się ta strona. Więc spróbuję po prostu CTRL plus F was wygooglać. Jak się nazywacie na Filmwebie? Nie mam Letterboxda. Już zacząłem Filmweba i ciągnąłem go dalej. Kurde, ja po nazwisku jestem. O, po nazwisku to popysku. No to tego nikt nie wie, zwiadowca. Mr. Mike Head. No, zobaczmy, czy jest Mr. Mike Head. Mr. Mike. Zero. Może jeszcze nie załadowało, bo nadal ładuje. Możesz spróbować Olafa. O, Olaf! No tak. Człowiek typu już imię wystarczająco. O, chyba mam jakiegoś Olafa. O, ale nie, to nie ten. Jednak istnieje jeszcze jakiś inny Olaf. Mam tutaj trzech Olafów i żaden nie ma P jako pierwszy inicjał nazwiska. Ale jeszcze się ładują. Jeszcze się ładuje te 6000 zaproszeń. Więc może. Możesz mi na Filmwebie napisać, jakby co. Fu, kurwa, na tym, na Discordzie. O, mam Discorda na inny monitor. Może być nisko. O! Jesteś pewien, że nie zostało odrzucone? Wtedy jeszcze w miarę dbałem, żeby akceptować czy nie akceptować. Spróbujmy jeszcze raz. Mr. Mike Hate. Mr. Mike. Zero. O! Pięciu Olaf. Żaden z nich. Mam czekać na akceptację. No, czekaj na akceptację. Już niedługo, zobaczysz. Emma. Czy to jest twój ten film obowy? Chcesz, żebym cię dodał też, Emma? Też nie ma na razie. No, ładuje te 6000. Och, Filmweb, jak ja cię, kurwa, nienawidzę, przyjacielu. Na poczcie się zapodziało. To zobaczymy, dobra, na razie chowam i wracam do rysowania. Dziwne jakieś te rysunki. Każdy blue jest dobry.
dobre. 38. Przesunąć to drzewko. Mm-hmm.
Okej, więc komiks wygląda w ten sposób. Przykro mi, ciuchciu, idziesz do utylizacji. Wieczny odpoczynek racz mi dać, panie. Uff, te stare lokomotywy są naprawdę z innych czasów. No, moja nie jadła ryb w piątek. A teraz muszę lecieć, bo mi przycili trochę nowszą, więc liczę, że będzie lepiej. Pa! Niech żyje Stalin i jego wiecznie żywe idee. Uspokój się. Fajne? Strasznie mi się dzisiaj nie chce kolorować. Będzie. Rzadko są czarno-białe całkiem. Przecinek ponno. No mnie czemu nie? Bardzo fajne, to super. Był jakiś autokar zdezelowany, miała być piękna historia odnowieniu, ale nie ma nikogo na zło. Okej, okay, no to wracamy teraz, zobaczmy film web. Najwyraźniej ładowanie trwa. Okej, okay, zobaczmy. Znalazłem naszego zwiadowcę. Pretty sure. Tak, dokładnie tak. Boom. Czy słyszałem o filmie The Whale? Tak, nawet go zrecenzowałem. Na Kinowym Ekspresie. Znaleźć zabawcę. Smutny autobus. O, pamiętam to. Chyba. O, tak, bo to było o tym, że trzeba wypierdolić tego, ten autobus. Co nie? Dziesięć lat wszyscy. I wygląda, że o nie. Mam nadzieję, że nie uda. O, kwiatki, zobacz. O Boże. O nie. O nie. Nie usunęli go? O Boże, dzięki Bogu. A chuja tam. Do utylizacji. Nie ma co się litować. No. Jak jesteś bezużyteczny, to idziesz do utylizacji. Nara. No, super, super akcja. Niesamowite. Niesamowite, jak bardzo można antyskuteczną rzecz zrobić. W sensie, w komentarzach ludzie są dosłownie wściekli, w sensie przez to, że tak się zidentyfikowali z animowanym autobusem,
że grożą śmiercią osobie, która zrobiła ten filmik. Niesamowite. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jesteśmy kurwa Hitlerem. Ktoś napisał. Dobra, jeszcze Mr. Mikey. Zobaczmy, czy się... Nie ma takich cudów. Wygląda na to, że ja tutaj mam... Bo czasami nazwa użytkownika i nazwa, która się wyświetla tutaj, są inne. I zwiadowca ma też nazwę użytkownika z nazwą zwiadowca, ale znaleźć go mogę tylko po imieniu i nazwisku tutaj. Nyku. Zero. W filmiku ten autobus nie powinien zostać zmierzony i potem wieść jakieś dzieci, po czym następuje wypadek i wszyscy giną. No, dokładnie. Powinny być konsekwencje. Jeżeli już chcesz zrobić rzecz, nie lituj się nad autobusem, to powinny być konsekwencje tego, że nie zniszczyliśmy tego autobusu. W sensie, żeby ten autobus potem jedzie i umiera w nim, tak, 30 dzieci i widzisz potem te wszystkie dzieci i to wszystko przez to, że pozwoliliśmy temu autobusowi żyć. Może wtedy by było skuteczniejsze. Boże, 218 Michałów. Ale dobrze, że dajesz. Okej. O, znalazłem cię w ten sposób. Bum. Przyjęty mic. Chyba przyjęty. W tej chwili mi się ładuje. O, zaakceptowano. Proszę bardzo. Nick. Nick jest. Przyjmij. Proszę bardzo. Ale nie wiem, w sensie część z was nie wiem, po co dodaję, pewnie tak filmów nie oglądacie. I wtedy ja marnuję sobie slot, jak i tak nie oglądacie filmów. O, nie. Nie, tej Emmy. Makabryn. Nie. Nie ma. Wyobraź sobie, że przez 4 lata dzień w dzień jeździsz z pędzącym się busem, którego masz dość. Czy byś się go pozbył? No pewnie, że tak. Śmiesznie zmienić konto na filmowie i nie być zainteresowanym filmami. No, wygląda, że często ludzie po prostu chcą wiedzieć, jak inni oceniają inne filmy i tyle. Jakie są oceny gdzie? Kto co na co ocenił? Albo widzieli jakieś właśnie garstkę filmów i są ciekawi, jak inni oceniają. Tylko to jest bardzo mało skuteczne, dlatego że ja prawdopodobnie nie podpisuję się za bardzo. W sensie teraz prawdopodobnie miałbym zupełnie inne oceny niż te w 2016. Ciężko powiedzieć. Mam na pewno więcej. O! Emma, wysłałaś mi zaproszenie teraz, to dlatego nie ma na tej liście, bo to jest najnowsze zaproszenie, więc się jeszcze nie pojawiło. A!
To znaczy, że muszę załadować wszystkie zaproszenia jeszcze raz? Nie ma innego wyjścia. Co się odpierdala? Nie mogę z paska powiadomień zaprosić? Nie mogę. Super. Super. To mam film web. Ja odświeżyłem. Jako, że jesteś pierwsza, to może nie będzie potrzebowało załadować wszystkiego. To może kliknę przyjm. Bum! Weszło. 200 ocen od 2010 roku. Smutne! Mało. No ja nic z tej... Słuchaj. Słuchaj, Emma. Ja z tej relacji nic nie będę miał. Już widzę. Nic na tym nie skorzystam. Film powinien być rozdeptany za brak aplikacji mobilnej. A weź, była kiedyś aplikacja mobilna. Dobrze, że się jej pozbyli. Było jeszcze gorzej. Okej, okay, dobra. Komiksik gotowy. Kochani. O, może tak właśnie zrobię zwiadowca. Oceny zwiadowcy. Och, zobaczmy to twoje. 10 na 10 dla... Dla dobrych filmów. Dla dobrych filmów. Jeszcze trochę mówisz, wymyślisz ten żart. Nie. O, widzę, że Anomalisa niedawno widziałeś. I nawet ci się podobała. That's nice, that's nice. Możliwe, że teraz też bym nie dał już dziesiątki. Pewnie by mnie mniej nie zrobiło takiego wrażenia. Odświeżałem sobie. O, dobrze. Yang wysoko, tak jak trzeba. Tu widzę, jedziesz tego Brika. O, pierwsza krowa 9. Nice! Zobacz. Pierwsza krowa super film. Pamiętasz, jak ten jeden chłopak dał drugiemu chłopakowi kwiatka? Czy to nie było, w sensie posadził kwiatki w mieszkaniu? Przyniósł kwiatki, żeby było ładnie? W tej ich ciupie, w tej ich dziupli? Super to było, nie? Co? Czemu mówisz cienki? Ja teraz akurat zwiadowcę przeglądam. Tam po drodze są blockbustery. Słuchaj, staram się nie oceniać. O, widzę, że Uncharted dałeś 9. Najlepsza rola Garfielda. Cztery reki? Wszystkie cztery reki, jeden po drugim obejrzałeś. Wow! Red Rocket. Ja powinienem jeszcze raz zobaczyć Red Rocket. Bo chyba nie doceniłem go wystarczająco. O, Zaułek Koszmarów też ci się podobał. Kontrowersyjna opinia.
O, tik tik boom, piąteczka, nice. Zrokę doceniam bardziej po odcinku Spoilerman. O, mi się wydaje, że ja tak samo bym doceniał bardziej właśnie. Nice. Wsie pazury wysoko, Spencer wysoko. That's the stuff. O, ja nie oceniłem w ogóle, nie patrz w górę. Przecież ja to widziałem. Jak ja sobie dam te 5 i napiszę dawno temu widziane, ale zapomniałem ocenić. Nie wiem, czy to nie był 4 materiał, ale okej, okay, no ważne, że ja takie 5 to jest takie, że mi się nie podoba, są zacne. Podkowska, jak miło! Warto was dodawać na te filmweby, kurde, patrzcie, jak was teraz mam na, po prostu na haczyku, na wędeszce. Dziękuję. O, teraz już kończymy na dzisiaj. Daszynki. Ja się biorę za inne obowiązki w swoim życiu. Jak obowiązek zjedzenia czegoś normalnego. Może jakiś ryż? Może jakiś ryż dzisiaj zjem? Brzmi jak plan. Trzymajcie się. Fajnie było. Ojcie. 9 gier sobie gra w gry.